14 czerwca w środę witam Was, drodzy, bardzo serdecznie z Kościoła Ewangelickiego w Bytomiu Miechowicach i zapraszam, byśmy wspólnie wysłuchali słów, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. Słowa te czytam w pierwszej kolejności z psalmu 34, gdzie w trzecim wierszu te znajdujemy słowa. Dusza moja będzie się chlubić Panem, niechaj słuchają pokorni i weselą się. Zaś drugi fragment wybrany jest dla nas z listu apostoła Pawła do Filipian, gdzie w czwartym rozdziale, w czwartym i piątym wierszu te znajdujemy słowa. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Wasza życzliwość niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Drodzy, kiedy czytam ten fragment z listu apostoła Pawła do Filipian, to mam wrażenie pośpiechu. Zresztą cały list jest napisany jakby w pewnym pośpiechu, dlatego że sytuacja, w której znajduje się Paweł, jest sytuacją niepewności. Paweł osadzony jest w więzieniu. Nie wie, co przyniosą mu kolejne dni. Nie wie, jak skończy się jego sprawa. Nie wie też, i pisze to wprost, czy warto jeszcze troszczyć się o to życie tutaj, na tej ziemi, czy może trzeba już i warto już odejść do Pana. Dlatego dzisiejsze słowa to taki zbiór wskazań, zbiór napomnień, które Paweł kieruje do Filipian, ale przede wszystkim przypomina im o radości i o świadectwie. O radości, o której przypomina nam również dzisiejszy psalm. Przypomina nam, z czego i z kogo możemy się chlubić. Byśmy przypomnieli sobie, co tu na tym świecie mamy. Czym na tym świecie zostaliśmy ubogaceni, kim na tym świecie w Bożej perspektywie jesteśmy. Bo jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy współdziedzicami Królestwa Bożego i dlatego bez względu na sytuację, czy nam się układa, czy może tak jak Paweł siedzi w więzieniu, możemy się cieszyć, bo Bóg jest blisko. Pan jest ciągle obok nas. Ale Paweł też zachęca do tego, by tej radości i tego wszystkiego, co mamy w Chrystusie, nie trzymać dla siebie i nie zamykać w murach Kościoła. Bardzo ważne jest to, byśmy byli świadectwem dla innym, byśmy wychodząc poza drzwi Kościoła potrafili nadal radować się w Panu, ale też byśmy potrafili dzielić się naszą życzliwością. Bardzo ważne słowo być życzliwym dla drugiego człowieka. Żeby być życzliwym dla drugiego człowieka, trzeba w drugim człowieku widzieć bliźniego. Nie można na początek zakładać filtrów na nasze oczy i widzieć kogoś, kto jest nam obcy, kogoś, kto jest innej religii, kogoś, kto jest innego wyznania, ale widzieć człowieka, dla którego mogę być życzliwy. Człowieka, dla którego mogę być pomocą. I o to dzisiaj apeluje apostoł Paweł, by nasza życzliwość była znana wszystkim ludziom, by nasza radość Panu była radością, która jest nie tylko na naszych ustach, ale poprzez nasze serca przebija się do drugiego człowieka. Bądźmy dobrym świadectwem, bądźmy dobrym apostołem Jezusa Chrystusa dla każdego napotkanego człowieka. Niech nasza radość i nasza życzliwość będzie znana wszystkim ludziom. Życzę dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.